Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia: Joanna Mokosa -Rykalska. Matka siedzi z tyłu. Opowieści z dupy wzięte. Czyta Ilona Hojnowska. Pudrowanie rzeczywistości. Widziałaś, jak mało życzeń dostałam na Facebooku? Żaliła mi się zmartwiona Baśka tuż po swoich pięćdziesiątych drugich urodzinach. Niespecjalnie ostatnio miałam czas na cokolwiek, bo praca i domowy kierat pochłonęły mnie jak mokradło ciekawskiego wędrowca. A ty już menopauzę przechodzisz? Że przejmujesz się takimi rzeczami? Zapytałam, bo zazwyczaj miała to gdzieś. Baśka to bezdzietna singielka po pięćdziesiątce i jej stosunek do życia jest raczej niezobowiązujący. Ja też tak kiedyś miałam. Że mogę robić co chcę i kiedy chcę. A teraz po minucie w toalecie dostaję pytanie: Mamo, co robisz? Obiad gotuję na kiblu, ciśnie mi się na usta. Dziwne czasy nastały, żeby liczba życzeń na twarz o książce była wyznacznikiem sympatii. Co najmniej połowa znajomych u każdego to tak zwani znajomi z dupy. Ich nazwiska dzwonią w którymś kościele, ale nie wiadomo w którym. A pamiętasz moją pięćdziesiątkę? Ale było bosko, nie? Rozmarzyła się Baśka, uderzając dalej w tę samą nutę. Trzeba przyznać, że jej urodziny były imponujące. Zaprosiła chyba pół stolicy, oraz, sądząc po językach obcych, wszystkich swoich przydupasów z każdego kraju na świecie. Baśka potrafi spakować się rano, a po południu już jest w drugiej części globu. Jedni z podróży przywożą magnesy na lodówkę, a ona nowe męskie znajomości. Tamte urodziny odbyły się w plenerze nad jeziorem, w blasku niezliczonych świec. Baśka wymyśliła sobie, że wszyscy mają być cali na biało. Pamiętam kiedyś taką imprezę, na którą szłyśmy z moją przyjaciółką Mańką. Nie miałyśmy wtedy żadnego balastu w postaci dzieci ani mężów. Przed wyjściem zrobiłyśmy sobie biforek. I tak się udał, że gdy tylko weszłam do lokalu, to niczym gwiazda roka spadająca w tłum pierdolnęłam jak długa na ziemię. Bo publiczność się rozeszła. Cóż, jaka gwiazda, taka publika. I wtedy zdecydowanie to było moje wejście na biało. Jak zajrzałam na fejsa, to przypomniała mi się ta impreza. Kontynuowała Baśka. O, zobacz, Krzysiek Janczewski. <grych> Jaki piękny na tym zdjęciu. Patrz, w tle jakieś ekskluzywne auto. I co on tam napisał? Że szlachta nie pracuje, tylko się dobrze bawi. Krzyśka znam dobrze i rzeczywiście chłop był w tej kwestii szczery. Wprawdzie ze szlachtą ma tyle wspólnego, co ja z dojeniem krów, ale to, że się dobrze bawi, jest świętą prawdą. Większego boka od niego nie znam. Gdy tylko zaczyna nową pracę, to w kieszeni ma już zwolnienie lekarskie. Zbiera ich tyle, że lekarze muszą wymyślać dla niego nowe jednostki chorobowe. Ostatnio z jego szlacheckimi korzeniami zatrudnili go w myjni samochodowej. I tak rozwiązała się zagadka superfury na zdjęciu. A spójrz na Justynę Drzycińską, pamiętasz ją? Pracowała z nami przy filmie, ciągnęła dalej Baśka. Patrzyłam, patrzyłam i nic. Po czterdziestce musiałam już odsuwać książkę lub laptop od oczu, żeby wyraźnie widzieć. Nazywa się to syndrom zbyt krótkich rąk. Myślałam, że to jest powód, dla którego nie mogę jej poznać na fotografii. Ale to nie ona, to chyba fotka jej siostry, powiedziałam. Widziałam Justynę ostatnio na żywo i wyglądała zupełnie inaczej. Coś ty? Ona wzięła udział w kursie jak zrobić selfie i nie dać się poznać, dworowała sobie Baśka. Wciągnęła mnie ta zabawa, więc również postanowiłam prześledzić naszych wspólnych znajomych. O, patrz, Natalia Puławska. Status związku to skomplikowane, przeczytałam. Mimo, że jestem mężatką, co czwarty dzień też mogłabym napisać, że to skomplikowane. No bo ile razy można prosić, żeby pozbierał swoje rzeczy, porozwalane po całym domu? Dobra jest, skwitowała moja przyjaciółka. Pukała przez pół roku sąsiada, albo on ją, aż dowiedział się o tym jej mąż. Rzeczywiście, to może być skomplikowane, jak się nie wie, na którego konia postawić. W jej pierwsze małżeństwo trwało krócej niż moje wakacje. Jeśli chodzi o to, długi dystans nie jest dla niej. O, zobacz tutaj. Julia Pramska. Sezon uważa za otwarty, czytała dalej Baśka. Co ona? w rybitwę uczy latać? Że sezon otwiera? Wszyscy otwierają jakieś sezony. Należące na talerzu kalmary, na barchanowe gacie, na chodzenie w mokasynach albo bez, na działking, plażing, smażing. Koniecznie przy tym trzeba obfotografować stopy wędrujące po całej kuli ziemskiej. Tu prym wiodą panie, wyciągając swoje giczały gdziekolwiek, jakby chciały udowodnić, że mają po pięć palców u każdej stopy. Żeby kompozycja była udana, kończyny muszą znajdować się na tle hotelowego basenu. Ponoć w Meksyku i na Zanzibarze pojawiły się tabliczki: Don't take photo of your feet, bitch. Posłuchaj tego. Wojciech Wierzecki, sobotnie bieganko, pływanko i jedzonko, przeczytałam, świetnie się bawiąc, do podpisu było dołączonych kilka zdjęć, które potwierdzały wykonane czynności. Weź mu odpisz, że jutro będzie niedzielne dymanko, jak się dobrze postara, drwiła baśka. Być może zdrobnienia dodawały rangi owym zajęciom. Gdy przewijałyśmy dalej naszym oczom ukazały się bąbelki. To był istny zalew, a nawet ocean. Gdzie tam? Tsunami słodyczy. Na Facebooku wszystko jest możliwe. Dwulatek w eleganckim stroju je kaszkę z sokiem malinowym i ani kropelka mu nie spadła. Magia kurwa. Ja nie mogę przejść z salonu do sypialni, żeby się czymś nie pobrudzić. Latorośle pokazywano w ich pięknych, dziecięcych pokojach, superwózkach, na należąco, a były nawet takie, co lewitowały. Wszystkie grzeczne i najpiękniejsze. Nie ma takiej skali, która zmierzyłaby ich boskość. Wszystkie posiadają supermoce, czytają wspak, piszą, recytują po łacinie. Nie wiem jak inni, ale ja takich bąbelków nie znam. Może muszę towarzystwo i własne dzieci zmienić. Gdy przeglądałam dalej stronę główną, rzuciła mi się w oczy koleżanka z podstawówki. Publikowała na twarzo książce wszystko, co tylko istnieje. Każde zdjęcie było misternie przemyślane i średnio potrzebowała trzy miesiące na jego przygotowanie. Ja przez ten czas po urodzeniu dziecka zdążyłam się dowiedzieć, że umiem spać na stojąco. Koleżanka umieściła na fejsie fotografię śniadania. Na pięknej koronce z koniakowa stał rzeźbiony talerz, obok sztućce nabyte na ostatniej aukcji. Na talerzu znajdował się omlet. Wyglądał tak, że geslerowa mogłaby się od niej uczyć. W miseczce obok leżały poukładane owoce. Połowy z nich nie znałam. I nad tą całą kompozycją chyliły się pod kątem 30 stopni tulipany. Do zdjęcia był załączony komentarz ze smutną buźką i opisem Dzisiaj niestety mi nie wyszło. Kurwa. Ona nie wie, co to znaczy, jak człowiekowi nie wyjdzie. Gdy wchodziłam w świat sztuki kulinarnej, to podałam gościom tatar z kurczaka. Chciałam się również pochwalić latem zupą owocową. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy się dowiedzieli, że upichciłam ją na rozole, bo to przecież podstawa każdej zupy. I to właśnie znaczy, że człowiekowi nie wyszło, a nie ta cholerna główka tulipana, która o cztery stopnie za krzywo wkomponowała się w kadr. Oczywiście mnie też w życiu wiele rzeczy nie wyszło, na przykład włosy z głowy. Wyszłam też parę razy z siebie. To umiejętność każdej matki. Jeszcze chwilę popodglądałyśmy innych. Pomyślałam, że nie chcę być gorsza i też to się otworzę. Otwieram zatem sezon na wyszłości i niewyszłości. Czarny humor, cięte riposty i absurdy życia. Łańska fantazja. Swoje najbliższe przyjaciółki poznałam w różnych okolicznościach. Mańka, odkąd biegałyśmy w pieluchach, jest niczym moja bliźniaczka genetyczna. Poznałyśmy się, gdy butem marki Relax popsuła mi jej bałwanka. Nie ma miesiąca, żeby mi tego lafirynda nie wypomniała. Z Baśką znamy się z pracy, też od wielu lat. Jest szaloną scenografką i ekscentryczną babką po pięćdziesiątce. Lucy poznałam, gdy nasze córki chodziły do przedszkola i najpierw połączyły nas wspólne jasełka, potem zebrania w szkole, aż w końcu picie wina. Wszystkie razem często spotykałyśmy się na różnych imprezach, nie tylko alkoholowych I tak właśnie powstała grupa wzajemnej nieadoracji Bo kto inny powie ci prosto w twarz, że przytyłaś pięć kilo Albo gdy jakiś apsztyfikant na Tinderze pokazuje penisa, to przyjaciółka uświadomi, że nie robi tego po to, żeby zapytać o stan zdrowia członka, tylko po prostu jest napalony Nasze spotkania nazwałyśmy dzidowiskiem na pierwszy rzut oka widać, że nazwa nawiązuje do głębi intelektualnej, żywości umysłu oraz polotu ich uczestniczek, jaka nazwa, taki charakter spotkań. Chodzi nam o to, żeby poluzować napięte do granic możliwości gumki i po prostu pobyć ze sobą. Na te okazje nigdy nie ma żadnego specjalnego dreskodu, to znaczy jest, ale tylko dres. Obowiązuje zasada: im brzydziej, tym lepiej. Oczywiście nie dotyczy to Lucy, bo ta, nawet siedząc z nami w domu, musi wyglądać co najmniej ładnie. Przychodząc od jebana, jak szczur na otwarcie kanału, zazwyczaj mówi: To najgorsze, co znalazłam w szafie. Nie jedna marzyłaby o takich najgorszych ciuchach w garderobie. Pewnej soboty spotkałyśmy się u Mańki. Byłam ja i Baśka. Lucy niestety tym razem nie mogła przyjść bo stary szedł na jakąś służbową kolację i to jej przypadł w udziale wieczór z bąbelkiem. Jak wiadomo, że koleżanki będą się delektować dobrym winem, to wtedy boli podwójnie. Rozsiadłyśmy się wygodnie na kanapie u Mańki. Na stole stały pyszne przekąski, chipsy, popcorn i wszystko to, na co nie powinno się nawet patrzeć. Wszystkie rzeczy kaloryczne i niezdrowe, aż miałam ochotę się nimi ponacierać w ramach oswojenia wroga. Ale nie to było tematem naszych rozważań. Baśka włączyła przyjemną muzykę i oddała się nastrojowi. Oj, dziewczyny. Chyba bym już chciała się ustatkować, rozmarzyła się. Ty? Przecież jesteś wolnym ptakiem. Nie lubisz rodzinnego kieratu? powiedziałam. No ale wiesz, dzieci to jednak dzieci. Będzie miał kto ci podać szklankę wody na starość, ciągnęła. Baśka dla tej szklanki wody tyle stresu przez całe życie? Daj spokój, poradziła Mańka i dodała ironicznie. Ja na przykład próbowałam oddać swoje drugie dziecko, gdy codziennie budziło się o czwartej rano, ale okazało się, że akt urodzenia to nie paragon i nie chcieli mi go przyjąć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dobra Baśka, ja ci podam też szklankę wody na starość, nawet dwie, ale przestańmy rozmawiać o dzieciach. Włączmy sobie jakąś zajebistą komedię, zaproponowałam. Pomysł się spodobał i opatulone w koce, sącząc kieliszek za kieliszkiem, oglądałyśmy film. Wino było chyba z Wielkiej Brytanii, bo ulatniało się po angielsku. Nikt nic nie widział, a zawartość butelek znikała jak kamfora. Po skończonej projekcji byłyśmy już w świetnych nastrojach. Okazało się, że wypiłyśmy wszystko do dna. Padła propozycja, żeby zamówić kolejną porcję przez internet i wtedy Mańka się ożywiła. Ja nam tu zaraz zamówię coś dobrego, powiedziała już mocno rzężąc. Baśce włączył się po pijaku tak zwany syndrom kuriera i zaczęła wysyłać smsy. Wiadomo, że nie ma nic gorszego jak zobaczyć rano wiadomość wysłaną do swojego dentysty, że na ostatniej wizycie idealnie szpachlował dziurkę. Wino coś długo nie dojeżdżało. Więc doszłyśmy do wniosku, a raczej ja ponagliłam baśkę, że czas się zbierać. Zamówiłam taksówkę, zgarnęłam przyjaciółkę i pojechałyśmy do domu. Następnego dnia obudził mnie tu pod białych mew. No ale matka niewielbłąd, pić też czasem musi. Zaczął się kolejny tydzień normalnego życia i wszystkie wróciłyśmy do swoich obowiązków, gdy pewnego dnia zadzwoniła do mnie Lucy. Był to bardzo dziwny telefon. W słuchawce słyszałam jakieś krzyki. Ale ona się nie odzywała. Pewnie trzymała telefon w kieszeni spodni i jej tyłek bezwiednie chciał się ze mną skontaktować. Oddzwoniłam lecz nie odebrała. Po pewnym czasie znów usłyszałam dzwonek telefonu. Asia powiedziała Lucy dość osłym tonem. Pewnie nadal była zazdrosna, że tak dobrze bawiłyśmy się z dziewczynami. W tle słyszałam coś jakby mewy. No cześć Lucy, co tam? Co to za dziwne krzyki? Aż tak cię, twój osobisty trener sponiewierał? Powitałam ją radośnie. Lucy ćwiczyła w każdej wolnej chwili. W dupie jestem. I to czarnej, a nie na treningu. Masz pięć minut, żeby zjawić się pod moim blokiem? rozkazała. Hm. Nadal nie wiedziałam, czym sobie zasłużyłam, żeby się w tej dupie z nią meblować. Ale coś się stało? zapytałam. Proszę pana, proszę postawić je na razie tutaj. Usłyszałam w słuchawce zdenerwowaną Lucy. Ale to chyba nie było do mnie. Halo? Lucy, jesteś tam? Mogę ci jakoś pomóc? Dopytywałam, nadal słysząc dziwne piszczenie. Po chwili szamotaniny usłyszałam przyjaciółkę ponownie. Czy możesz mi jakoś pomóc? Tak! Uprzejmie zapierdalaj tutaj i łap biegające przed moim blokiem lamy! Wykrzyczała do słuchawki, a ona rzadko posługuje się wrzaskiem oraz wulgaryzmami. Jakie lamy? O czym ona mówi? Jakaś nowa moda w warszawskim Wilanowie? Nigdy nie wiadomo, co ci dorobkiewicze wymyślą. Kiedyś zimą jeden as rozbijał się po ulicach Cabrio. Wsiadłam szybko do samochodu i podjechałam kawałek, który nas dzielił. Zatrzymałam się i ujrzałam pod blokiem istny cyrk. Wśród ciekawskich gapiów stały dwie dorodne lamy, wydając dziwne odgłosy i plując na siebie. Chyba właśnie znalazłam prototypy swoich dzieci – gdy Lucy mnie zobaczyła, podbiegła z szybkością błyskawicy. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby tak szybko się ruszała. Ona raczej z tych, co działają w slow motion. Pochój mi te lamy! Co ja mam z nimi zrobić? zapytała, a ja nadal czułam się zagubiona. Nie wiem po co. Chciałaś psa? Zmieniłaś zdanie? zapytałam, pragnąc rozluźnić atmosferę. Przestań palić, głupa! Tu mam list przewozowy, patrz, jest na nim twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. A może te parzystokopytne same znały mój adres i po prostu przyszły mnie odwiedzić? drwiła. W tej chwili stanęła mi przed oczami rozbawiona twarz Mańki, zamawiającej przez internet wino. Przeprosiłam na chwilę Lucy i poszłam zadzwonić. Mańka, kurwa, zaczęłam z grubej rury. Lubię, jak mnie tak wyzywasz odpowiedziała zalotnie. Mańka, skup się. Co ty zamówiłaś w internecie na naszym sobotnim dzidowisku? zapytałam powoli, żeby zrozumiała. Hmm. Nie pamiętam za bardzo. Wiesz, lekko mnie ścięło powiedziała zgodnie z prawdą. A możesz to jakoś sprawdzić w historii? To pilne dodałam, patrząc na tłum ludzi plujące ssaki oraz świdrującą mnie wzrokiem Lucy. Czekaj, co ja tu mam? Zestaw maso, Jak obciąć włosy na jajach? Asia? Co myśmy robiły w sobotę? Zatrwożyła się. Jak to mówią? Relaksowałyśmy się. No. I dalej mam lamy, powiedziała i w słuchawce zapadła wymowna cisza. No właśnie, stara. Lamy, takie zwierzęta. I wiesz, gdzie one się aktualnie znajdują? Popierdalają po Wilanowie pod blokiem Lucy. O kurwa, powiedziała Mańka, bo już jej się wszystko złożyło do kupy. Zadzwoń teraz do niej i wytłumacz, że wygrałaś konkurs na najbardziej tępą dzidę i po pijaku zamówiła się jej trochę większe psy. Tylko dlaczego tam był mój numer telefonu? Zapytałam. A czy ja cię pytałam, dlaczego kiedyś po pijaku napisałaś do kuby wojewódzkiego, że go kochasz i chcesz, żeby został twoim mężem? Wypomniała mi. No tak, na takie pytania nigdy nie ma odpowiedzi. Swoją drogą mógł z grzeczności odpisać. Idę to odkręcać, odezwę się potem, rzuciłam. Poszłam z Lucy negocjować z panem, aby zabrał z powrotem zwierzęta oraz przekonać go, że mieszkanie nie jest najlepszym miejscem do ich chowu. Mańka zadzwoniła do Lucy i wytłumaczyła się ze swojego głupiego pomysłu. Tłum się rozszedł, a Lamy i ja wróciłyśmy do domu, tylko że innym transportem. Gdy dzień wydawał się już kończyć, dostałam SMS-a od Mańki: Jestem najgorsza. Po dalszym dochodzeniu okazało się, że za te sierściuchy zapłaciłam z konta klasowego. I wtedy sobie uświadomiłam, że skarbnikami powinni zostawać tylko ci, którzy mają nieposzlakowaną opinię i zaświadczenie. Od lekarza o poczytalności. Dobry uczynek. Asiunia? Widzę na ekranie telefonu tekst od Mańki. Maniunia? Odpowiadam. Mamy we dwie taką tradycję, że gdy piszemy do siebie, zawsze zmiękczamy swoje imiona. I to w zasadzie jedyne uprzejmości w naszym wieloletnim związku. Jednak rysa na sercu po tym, jak zakończyłam życie jej bałwanka, nadypnięciem na niego była zbyt duża. Czekamy na was. Dawajcie szybko, przypomniała Mańka. Byłyśmy dzisiaj umówione z dzieciakami na wyjście do parku trampolin. Jednocześnie tak się złożyło, że do przyjaciółki przyjechała na parę dni była teściowa. Było to o tyle skomplikowane, że Mańka nie żyje z ojcem biologicznym swoich dzieci. Uważa jednak, że nie zwalnia jej to z utrzymywania relacji z babcią swoich dzieci. Mam do niej za to wielki szacunek i podziw. Zebraliśmy się wyjątkowo szybko, bo dzieci nie mogły się doczekać skakania. Po przyjeździe pod blok mańki, głęboko we mnie zakorzeniona kultura osobista, nakazywała mi iść i przywitać się z gościem, zwłaszcza, że się znamy. Gdy weszłam do środka z dziećmi, wraz z nami wdarł się również chaos i krzyk. Ci ostatni zawsze tak wpadali nieproszeni. Już przestałam się udzić, że kiedykolwiek będziemy tylko we trójkę. Dzień dobry, pani Joasiu, może herbatkę? Zaproponowała starsza pani. Widząc głupie miny mańki, odparłam zgodnie z prawdą, że spieszymy się na trampoliny, bo dzieciaki już się nie mogą doczekać. Jak na złość przyległości z obu rodzin świetnie się bawiły, biegając po całym domu istny armagedon. Kiedyś myślałam, że powinni wyprodukować dla dzieci takie wielkie koła do biegania, jak dla chomików. Mogłoby to pomóc wielu rodzicom. Ach. Te dzieci, takie rozbrykane, pewnie ciągle z nosem w telefonie siedzą, westchnęła tyściowa. Gdyby uprzejmy synuś masował sobie tylko plecy, a nie penisał, tajki, to może mniej by się działy, a więcej bawiły się z ojcem. Miałam na końcu języka. Mańka nie pogoniła go za to, że jej za dużo posłodził herbatę. Za moich czasów to dzieci były cały czas na dworze. Biegały, grały w piłkę, wspinały się po drzewach kontynuowała swoje słynne za moich czasów. A za naszych czasów dbamy o przyrodę, odpowiedziała mu szczypliwie. Mańka chodziła nerwowo po domu, prawdopodobnie w poszukiwaniu idealnego narzędzia zbrodni. Intuicyjnie zaczęłam wyganiać towarzystwo. To co? Zbieramy się? Zapytała przyjaciółka. Ależ dzisiaj upał, ledwo żyje, wysapała Teściowa, zwracając na siebie uwagę. Załóż im czapki i kremem nasmaruj, zarządziła. Do parku trampolin miałyśmy jakieś dziesięć minut na piechotę, ale trzeba być czujnym, licho nie śpi. Szybkie wyjście z czwórką rozbrykanych dzieci graniczyło z cudem, lecz motywacja była duża, żeby mamusia już zamilkła. Jacek, Franek, zakładajcie buty. Kasia Piotruś, idźcie jeszcze do toalety, bo zaraz wyjdziemy i będzie jak zawsze, komenderowałam gremialnie. Idę zapalić na balkon. Bo tu przecież nie można wtrąciła Teściowa z przekąsem. Nikt już na to nie reagował, bo każdy łapał w pośpiechu a to krem, a to czapki i butelki z wodą. Kto gotowy, niech wychodzi krzyknęła Mańka. Dzieci wysypywały się z mieszkania jedno za drugim, bo non-stop któreś po coś wracało. W końcu znaleźliśmy się na dole. Upał był potworny i można by stwierdzić, że pomógł nam w dotarciu do parku trampolin. Dzieciom było tak gorąco, że nawet nie chciało im się rozrabiać po drodze. Gdy zaczęły skakać, ja i Mańka miałyśmy czas dla siebie. Obgadywałyśmy wszystkie koleżanki, przeczytałyśmy znalezione na necie porady dla kobiet, a w nich problemy z cyklu moja papryka jest zbyt czerwona, czy mogę jej użyć. Potem sobie razem pomilczałyśmy, bo rzadko można trafić na okazję ku temu. Dwie godziny minęły bardzo szybko i przyjemnie. Dzieciaki były porządnie wymęczone. Powoli wracaliśmy do domu. Po drodze zaszliśmy na lody. Zobacz, mamo, coś się u nas stało, powiedział Franek do Mańki, gdy zauważył pod blokiem straż miejską i karetkę. Aha. Pewnie jakaś rodzinna awantura. <laughs> Widzisz, Mańka? Nie tylko ty masz przesrany, zaśmiałam się. Może oś z rybki stanęła któremuś panu w gardle? ciągnęła dalej przyjaciółka, drwiąc jak na nią przystało. W pewnym momencie zobaczyliśmy na balkonie teściową. Siedziała na krzesełku, rozmawiała ze strażą miejską i żywiołowo przy tym gestykulowała. A to? Co za teatr jednego aktora? Co ona wyprawia? Wrzechnęła się Mańka. Przyspieszyłyśmy kroku. O, są! Idą, to oni! krzyknęła teściowa, gdy nas zobaczyła. Podeszła do nas strażniczka miejska. Dzień dobry, panie się znają? zapytała. Niestety tak, palnęła mańka. Słucham? Dostaliśmy zgłoszenie od sąsiadów, że ktoś ją zamknął na balkonie. Jest ogromny upał, zrobiło jej się słabo, poinformowała funkcjonariuszka. Dramaturgia zaczęła nabierać tempa. Czekałam na kolejny akt. Mamusiu, chciałaś zabić babcie? Zapytał zatroskany Jacek, młodszy syn Mańki. Obiecałam przyjaciółce, że jak jej się coś złego w życiu stanie, to zajmę się dziećmi, ale nie było mowy o jej pobycie w zakładzie penitencjarnym. Nie, Jacuś, o czym ty mówisz? Mamo, co ty tam robisz? Wszystko w porządku? Mańka nie wiedziała, z kim ma rozmawiać. XD powiedziały nowomową moje rozbawione dzieci. Prawdę mówiąc, podzielałam ich entuzjazm, ale musiałam zachować powagę. Czy ktoś zamykał balkon przed wyjściem? Zdenerwowana Mańka robiła dochodzenie na oczach sąsiadów, którzy stali w oknach zaciekawieni. Czy ktoś mi w końcu otworzy? Krzyknęła z balkonu zniecierpliwiona Teściowa, gdy my ustalaliśmy sprawcę tego poniekąd haniebnego czynu. Niby jej tak źle, ale drzeć to się jeszcze potrafi. To jak było z tymi drzwiami? ponowiła pytanie przyjaciółka. Po chwili ciszy odezwał się Franek. Mamo, to ja zamknąłem balkon. Ale nie wiedziałem, że tam jest babcia. Mówiłaś, żeby zawsze zamykać przed wyjściem. Powiedział w końcu niepewnie chłopiec. Kurwuniu, żeby oni tak słuchali, jak się ich prosi o włożenie talerzy do zmywarki. To nie. Czekają, aż te dojdą tam same. Wzięłam klucze od mieszkania i poszłam odbić mamusie z balkonu. Majka została, aby wytłumaczyć się straży miejskiej i zaprosić do domu lekarza, skoro już przyjechał. Krzyczącą na balkonie teściową usłyszeli sąsiedzi, i to oni zadzwonili po służby. Niefortunnie, mamusia w pułapce była bez telefonu, ale za to z fajkami. Zawsze mówiłam, że palenie to zgubny nauk. Po tej historii teściowa zrobiła sobie przerwę od odwiedzania wnuków. Chyba jej nie przekonało, że wnuczek zamknął ją przez przypadek. A Mańka tego dnia miała wyjątkowo pokojowe, a nie balkonowe zamiary. Nigdy nie wiesz kobiecie. Pewnego popołudnia umówiłam się z Lucy, że pojedziemy do galerii handlowej. Chciała kupić sobie parę szmat i poprosiła mnie o pomoc. Nie wiem, czym sobie zapracowałam na opinię dobrej faszynistki. Większość moich ciuchów pamięta jeszcze rok 2005, a skoro ciągle się w nim jeszcze, to po co wymieniać? Ponadto. Moda lubi wracać. Próbowałam się wymigać od tego wyjścia. W takich miejscach irytują mnie ludzie, schody, windy, a do tego jeszcze potem bolą nogi. Po co mi taka katorga? Lucy była jednak nieprzejednana i przekupiła mnie obietnicą spałaszowania czekoladowego ciasta po zakupach. Umówionego dnia podjechałam po nią samochodem. To jest dopiero królowa. Czterdziestka na karku i nie ma prawka. Próbowała zdawać jakieś trzydzieści razy, ale to okazało się poza jej zasięgiem. W związku z tym księżniczkę trzeba wozić. Zwykle robią to taksówki, ale dzisiaj padło na mnie. Wyszła z klatki odstawiona jak dzięcią na otwarcie dziupli. Naprawdę musiałaś się tak wystroić? Wyglądam przy tobie jak szlora powiedziałam zgodnie z prawdą, gdy wsiadła do auta. Różnica między nami była taka, że ona pewnie ten swój słodki zestaw wybierała z 6 godzin, a ja wyjęłam z szafy to, co wypadło, gdy otworzyłam drzwi. Jedźmy już, póki włos mi się nie rozprostuje, odpowiedziała z kokieterią. Jazda przebiegła nam bardzo miło. Lucy opowiadała między innymi o tym, jak jej pomoc domowa wyczyściła im egzotyczny parkiet szczotką drucianą. Od razu zrobiło mi się raźniej. Kiedyś przez przypadek wlałam do pralki wybielacz zamiast płynu zmiękczającego, ale nikomu ze wstydu o tym nie mówiłam. W końcu naszym oczom ukazała się galeria. Wjechałyśmy do garażu, mijając poziom łososia, sarny, motyla i innych stworzeń. Kurwuniu, kto nadawał te nazwy? Chciałabym łykać te same tabletki co on lub ona, dodatkowo poszczególne piętra były utrzymane w różnych kolorach. Wysiadłyśmy z samochodu, zabrałyśmy torby, okulary, telefony oraz klucze od auta i udałyśmy się do środka. Lucy ciągała mnie po sklepach, których nazw nie potrafiłam nawet wymówić. Opuszczała je z coraz to nowszą torbą. Jako jej nadworna fasjonistka mogłam je ponosić i, tak jak przypuszczałam, Lucy niewiele skorzystała z moich stylistycznych porad. W tej kwestii kompletnie się rozjeżdżałyśmy. Nawet ja pod wpływem chwili coś sobie kupiłam, będę miała spokój na kolejne dziesięć lat. W końcu, zgodnie z jej obietnicą, poszłyśmy odpocząć. Usiadłyśmy i delektowałyśmy się czekoladowym ciastem. Gwoli ścisłości ja się delektowałam, a Lucy patrzyła, bo wiecznie jest na diecie. Powoli z pietyzmem wkładałam kawałki ciasta do ust, ostentacyjnie pokazując, jak wybornie smakuje. Moje zachowanie można by podciągnąć pod znęcanie się. Obładowane torbami poszłyśmy na parking. Szybko przypomniałam sobie te durne nazwy. Tak, to będzie łosoś. Tam zostawiłam auto. Chyba nawet ściany były w takim łososiowo-różowym kolorze. To na tym piętrze? Zapytała Lucy. Co zapytanie oczywiście, że na tym. Jako wieloletni kierowca doskonale wiem, gdzie zostawiłam swoje auto. Przyjaciółka tego nie rozumiała. Zawsze jeździła taksówkami, więc nie musiała nigdzie parkować. A co za tym idzie? Pamiętać, gdzie stoi auto. Krążyłyśmy z torbami po garażu, jak matki wracające z Placu Zabaw. Na pewno tu go zostawiłam. Pamiętam ten ohydny różowy kolor, powiedziałam. To była magenta, a nie różowy, wypaliła Lucy ni stąd, ni zawąd. Jaka kurwa magenta? Być może to jakiś najnowszy trend w Dolce Armani, ale różowy to różowy. Jak zwał, tak zwał. Samochód jest na pewno tutaj, na łososiu, powiedziałam. Uszy od toreb wbijały mi się w dłonie. Zrobiło mi się gorąco ze zdenerwowania. Przeszłyśmy z Lucy całe piętro parkingu kilka razy. Nie ma, stwierdziła teatralnie moja towarzyszka. O, cóż za odkrywcze stwierdzenie. Lucy, nie ma opcji, ukradli mi auto, przecież ono stało w tym miejscu. Duże jest, przecież byśmy je widziały, powiedziałam głośno to, co chodziło mi po głowie. No, duże. Nie wiem, jak ty w ogóle możesz nim jeździć, wtrąciła, ale kurwiki w moich oczach powstrzymały ją przed dalszymi komentarzami. Dobra, idziemy do ochrony, trzeba to zgłosić, zawyrokowałam. W Lucy wstąpiły nowe siły. Targając z powrotem wszystkie torby, wróciłyśmy do centrum, opisałyśmy sytuację i pan z ochrony poszedł z nami na parking. O, tutaj był, taki niebieski słów. Pokazałam palcem miejsce, z którego został uprowadzony. I jeszcze kolor parkingu zapamiętałam, taki łososiowo-różowy. Magenta, wtrąciła Lucy. Sekunda dzieliła mnie od tego, aby osobiście wzburzyć jej te piękne loczki. Y, ale tak, y, stało tutaj na pewno. Powiedziała po chwili refleksji. Strażnik przeszedł z nami cały parking i nic. Samochodu nigdzie nie było. A może jest na innym piętrze? Zasugerował. Obrzuciłam go lodowatym spojrzeniem. Co pan nam tu imputuje? Zapytała oburzona Lucy. Nie chcę pani nic amputować, proszę się uspokoić. Odpowiedział nieświadomy swojej pomyłki. Pan wie jak panu stoi? Rzuciłam w nerwach, niewiele myśląc. Jak pana auto stoi na parkingu? W sensie, że gdzie stoi? Dodałam, bo bałam się, że jest gotów za chwilę zadzwonić po jakieś posiłki i z pewnością nie chodzi o pizzę. Strażnik się poddał i zostawił nas same. Jak kobieta mówi, że wie, to wie i lepiej nie podważać tej tezy. Ten ohydny kolor był tylko jeden. No i jeszcze pamiętałam o sosie. Dzwonię po policję. Muszę zgłosić kradzież, odparłam zrezygnowana. Przeczuwałam, że nie warto przyjeżdżać do tego pieprzonego centrum. To ja może po taksówkę zadzwonię. Lucy chciała przyjść z odsieczą. Usiadłam wśród toreb i się rozpłakałam. Mężu mnie zabije. Co z tego, że samochód był ubezpieczony? Jak teraz trzeba będzie latać i wszystko załatwiać? Ponadto jestem sentymentalna. Nie martw się, więcej tu nie przyjedziemy. Napiszę na nich oficjalną skargę i przy okazji zapytam, kto wymyśla te durne nazwy: łosoś, dorsz? Chyba kogoś z Władysławowa zatrudnili? Pocieszyła mnie Lucy. I wtedy coś mnie oświeciło, że to jednak nie było to miejsce. Lucy, to nie tutaj. Krzyknęłam i wyrwałam w szale z tymi wszystkimi torbami, gdy po drodze spotkałyśmy strażnika biegnącego w naszą stronę. Drogie panie! Wołał z oddali. Chciałem powiedzieć, że auto stoi piętro wyżej. Sprawdziłem na monitoringu, darł do nas zdyszany. Teraz to i my już wiemy, A dlaczego Pan wcześniej tego nie zrobił? Zapytała Rudkowskiego galerii handlowej. Zasugerowałem wcześniej, że może samochód stoi wyżej, ale panie były takie pewne, że bałem się więcej odezwać. Powiedział to w taki sposób, że aż mi się go szkoda zrobiło. Poszliśmy do góry. Auto stało nietknięte, tak jak je zostawiłyśmy parę godzin wcześniej. A kolor nie był ani łososiowy, ani łososiowo-różowy, ani nawet magenta. To był dorsz. W końcu ryba jest ryba, a kolory? Kto by się przejmował takimi szczegółami? Poza tym jest jedna kluczowa zasada. Gdy kobieta mówi, że wie, to wie. I nie trzeba jej w tym przeszkadzać. Leśna góra. Był piękny, słoneczny dzień. Dzieci wyprawiłam do szkoły, a sama udałam się do pracy. Chciałabym teraz napisać, że lubię swoją robotę, ale gdy to wypowiadam, momentalnie widzę wyszczerzone panienki w mediach społecznościowych, które wyginają się jak na castingu do niemieckiego porno z podpisem: I love my job. Oj, jak mnie korci w takich sytuacjach, skomentować, chyba blowjob. Ale gryzę się wtedy w mój plugawy jęzor. Tego dnia mieliśmy zdjęcia do filmu, więc musiałam pojechać na plan. A jak są zdjęcia, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i jakie dziwne rzeczy trzeba będzie pozałatwiać. Średnio ekipa liczy około 60 osób. Gdy ludzie widzą, jak kręcimy na przykład na ulicy, to zazwyczaj słyszę: Tyle tu osób, a nic się nie dzieje. Nuda pani. Kura, kaczka, droga na ostrołękę. Siedzą, nic nie robią, i jeszcze miejsca parkingowe blokują. Nie robi. Tego dnia mieliśmy zdjęcia w miejscu, gdzie między innymi znajduje się leśna góra, a w niej słynny serialowy szpital. Kto go nie zna, sami przystojni lekarze i miłe pielęgniarki. Ja to bym sobie dała tutaj zrobić nawet kolonoskopie bez znieczulenia. Wiedziałam, że mamusia ogląda ten serial. Postanowiłam zrobić jej niespodziankę i strzelić sobie zdjęcie na tle szpitala. Wysłałam je i wróciłam do ekipy. Na planie czas płynął wyjątkowo spokojnie. Zazwyczaj, gdy tak jest, oznacza to, że zło pierdolnie znienacka, choć tego dnia nie miało naprawdę żadnego powodu. Dzień zleciał bardzo szybko, spieszyłam się do domu. Lubię tę równowagę w życiu. Do pracy trzeba się jakoś ubrać, wyciągnąć chrupki z włosów i spotkać się z dorosłymi. Za to w domu można założyć dres i pobawić się na dywanie autkami. Teraz czekała mnie ta właśnie beztroska. Gdy weszłam do mieszkania, zastałam ciszę. Trochę dziwne, bo o tej porze wszyscy powinni już być. Dzieci pewnie poszły gdzieś z mężem, więc przynajmniej miałam czas dla siebie. Dom wyglądał, jakby przed chwilą przeszedł przez niego huragan. Ale nie miałam zamiaru tego tknąć. Co ma wisieć, nie utonie. Skoro im nie przeszkadzały wychodzące ze zlewu talerze, bo do zmywarki trzeba było się schylić, ja tym bardziej nie będę rwać przez nie włosów z głowy. Posadziłam swoje fantastyczne ciało na kanapie, wzięłam do ręki babski miesięcznik i delektowałam się ciszą. Szkoda tylko, że magazyn przeleżał prawie dwa lata, bo był z 2019 roku. Kto by jednak czepiał się takich szczegółów? Było mi dobrze i przyjemnie. W mieszkaniu panowała nienaturalna cisza, aż zaczęłam słyszeć głosy w głowie. Włączyłam muzykę, najpierw po cichu, dla relaksu. Poczułam jednak, że szatan mną miota i odpaliłam na cały regulator, bujając się w jej rytm. Gdy tańczę w domu, dzieci zawsze pukają się w głowę. Rozumiem przez to, że nie powinnam startować w tańcu z gwiazdami. Teraz jednak mogłam poczuć się wolna i nieoceniana. Niespodziewanie nagle poczułam szarpnięcie w ramię. Kurwa, Aśka! Usłyszałam potworny krzyk brata. Obok niego stał zdenerwowany mężu. No, w końcu jesteś. A gdzie dzieci? Gdzie wy w ogóle byliście tak długo? zapytałam zdziwiona i jednocześnie zirytowana faktem, że zakłócili mój relaks. Nogi ciągle podrygiwały, co wyglądało trochę tak, jakby strasznie chciało mi się siku. Gdzie byliśmy? Od dwóch godzin biegamy po szpitalach i Cię szukamy. A ty sobie tu muzyki słuchasz? wykrzyczał mężu. Nic mi nie wiadomo, żeby słuchaniem muzyki było jakimś przestępstwem. Może repertuar się panom nie spodobał, ale po co zaraz te nerwy? Może miałam ten burdel posprzątać? To co zrobili to się nazywa dezercja. <grytanie> po jakich szpitalach? Nie macie co robić? Przecież ja sobie tutaj siedzę grzecznie i korzystam z chwili wolności. Uśmiechnęłam się robiąc popisowy piruet. Odniosłam wrażenie, że w ich wyglądam na lekko niezrównoważoną wariatkę, której zabrakło leków. A co wysłałaś matce? Zdjęcie ze szpitala z komentarzem Jestem w szpitalu, odezwę się później, ty tempa dzido! Wyrecytował na jednym oddechu Karol. Nieładnie tak starszą siostrę obrażać. A ja go na dyskoteki przemycałam, jak nie miał jeszcze osiemnastu lat. Dzida. To jeszcze zrozumiem, ale tempa? Po chwili jednak zwoje zaczęły się zgrzewać, owszem. Wysłałam mamie zdjęcie z planu serialu, ale po to, żeby jej zrobić przyjemność i pochwalić się, gdzie jestem. No tak, wysłałam, ale to było zdjęcie ze szpitala w Leśnej Górze serialowego, który nie istnieje, a szkoda. Tego ci nie powiedziała? Zapytałam brata, nie wiedząc, czy się śmiać, czy płakać. Od dwóch godzin jeździmy i cię szukamy. Mama nie pamiętała co to za szpital, bo oczywiście przez przypadek skasowała zdjęcie w komórce mówiła tylko coś o jakiejś górze. Więc jeździmy jak te debile od szpitala do szpitala i sprawdzamy, czy odbierzemy cię żywą, czy w czarnym worku, wyjaśnił mój brat. Dobrze, że na jasną górę nie pojechali, bo trochę by im się zaszło. Swoją drogą w czarnym mi do twarzy. A tak w ogóle. W co się dzieje z twoimi telefonami? Oba wyłączone. Dociekał mężu, przytulając mnie już lekko uspokojony, gdy zobaczył, że mam wszystkie części ciała na swoim miejscu. I jego pytanie mi uświadomiło, dlaczego przez tyle czasu była taka cisza. Nie dlatego, że nikt ode mnie nic nie chciał, tylko że obie komórki się rozładowały. Człowiek stary, a nadal taki naiwny. Wtedy poczułam powagę sytuacji i nawet zrobiło mi się ich szkoda. Zadzwoniłam od razu do rodziców i poinformowałam o swoim cudownym odnalezieniu. Litaniom nie było końca. Stwierdzili, że jestem niepoważna, choć to duży eufemizm, bo w ich ustach brzmiało to trochę inaczej. Trzeba przyznać, że panowie świetnie się zorganizowali. Mężu wywiózł dzieci do bratowej i razem z bratem ruszyli na poszukiwania. W rodzinie siła. Następnego dnia byłam na planie komisariatu policji, tym razem już nie wysyłałam mamusi żadnych zdjęć. Gotowa była jeszcze prosić ojca Mateusza o pomoc w poszukiwaniach. Dzień świra. To był czwartek, a może piątek, albo sobota. W zasadzie dni nie miały znaczenia. Zegary też można było wyrzucić, bo nikt nie mierzył czasu. Nasze życie podczas narodowego lockdownu wyglądało właśnie tak. Człowiek wstawał rano, pił kawę i już była szesnasta. Ubrać się, czy się nie ubrać? Codziennie to pytanie zadawały sobie miliony Polaków. Nie robiło to większej różnicy. Hitem stały się podomki dziennonocne, które można było nosić bez przerwy. Gorzej tylko z odklejeniem ich od ciała. Dość szybko wyprodukowano do nich skrobaczki. To ułatwiało pozbycie się ubioru. Staniki również okazały się passe. Nasze cycki mogły swobodnie falować bez ograniczeń. Brałam telefon do ręki, żeby zobaczyć, co się dzieje na świecie, a tu aplikacja typu Różdupę pisała do mnie słowami, a może spacer? No, jebana miała tupet. Podałam ją do sądu, o nękanie. Podróże mogły odbywać się tylko w ramach naszych własnych metrów kwadratowych. W kuchni powstał mur chiński z brudnych naczyń, a w salonie urosła wieża Eiffla z wypranych ciuchów. U dzieci za drzwiami słychać było odgłosy tajskiego boksu, a niektórym szczęściarom w sypialni trafił się Big Ben. W tym czasie zaobserwowano największą w historii ucieczkę zwierząt domowych od człowieka. Żaden pies nie zniósł kilkudziesięciu spacerów dziennie. Ci, co nie mieli włochatego kumpla, adoptowali koty. Potem odbywała się nauka dykcji i szczekania, po czym sierściuk był gotowy na spacery. Wstając z łóżka potykałam się o własne włosy na nogach, więc nociłam pod nosem piosenkę Sławomira – ty mała znów zarosłaś. Na szczęście znalazłam kurs online zaplatania francuskiego warkocza na kończynach. Ledwo się zdążyłam zapisać, tyle było chętnych. Zawsze to jakaś nowa umiejętność. A propos zajęć w sieci, to na początku uwięzienia w domu podchodziłam euforycznie do każdej aktywności. Pilates, stretching, pole dance na lampie stojącej, chodzenie do kibla na rękach. Predykcja cech fenotypowych i salsa, którą kocham. Po trzech tygodniach tańczyłam lepiej niż cała Kuba. Entuzjazm jednak dość szybko opadł, tak jak moje pośladki. Więc zaczęłam brać udział tylko w zajęciach, które dawały bardziej przydatne efekty. We wtorki miałam warsztaty, jak obrazić kogoś przez internet, a w piątki kurs dziergania domowej szubienicy. Ten ostatni ukończyłam z wyróżnieniem i czym prędzej zaczęłam testować na domownikach. Zwłaszcza, że dzieci już przeszły z delikatnego szturchania się na walki MMA. I nawet groźba, jak się nie uspokoicie, to macie zakaz grania w Minecrafta, niewiele pomagała. Pewnego razu zajrzałam do lodówki i stwierdziłam, nie mam leka. I to był błąd, że powiedziałam te słowa głośno. Napotkałam wzrok mojego męża. Ja pójdę do sklepu, rzuciłam szybko. W tamtym czasie spacer na zakupy był jedyną rozrywką niektórzy przemierzali nawet po kilkanaście kilometrów na piechotę nie ja pójdę zaprotestował stanowczo mężu nie ja ty byłeś wczoraj wieczorem wydarłam się walka o wyjście do sklepu była tak zażarta jako o zjedzenie ostatniej pistacji kto pierwszy będzie w przedpokoju kto pierwszy włoży buty ugryzłam męża w łydkę przewrócił się ale nie poddał Usiadł na mnie i zaczął się ubierać. Oplułam go, bo co innego mi pozostało. Gdy się wycierał, wyrwałam mu się. Wpadłam na ścianę, w ręku trzymałam kępkę jego włosów. Przynajmniej nie musiał iść do fryzjera, który i tak był zamknięty. Na czole miał głębokie przecięcie. W tym dziwnym czasie opanowałam online kurs pierwszej pomocy i nauczyłam się, jak założyć szwy z włóczki, więc niestraszne mi były żadne rany. Gdy mój korpus był już na klatce schodowej, uznałam się za szczęściarę. Doczołgałam się jeszcze nogami i mogłam ogłosić sukces. Tego dnia to ja wygrałam. Grunt, że umieliśmy się pokojowo ze sobą dogadać. Koleżanka Beata też bez awantur porozumiała się ze swoim mężem w kwestii chodzenia do sklepu. Znowu browary przyniosłeś? zapytała go, gdy wrócił z całą siatką butelek. Dogadali się, że robią zakupy na zmianę. I wyszło na to, że jednego dnia jedli, a drugiego tylko pili. Codziennie po południu o tej samej porze, jak z zegarkiem w ręku, słyszałam, co będzie na obiad. Z tego powodu opanowałam do perfekcji omdlenie na zawołanie. Dzięki temu odpadał mi jeden posiłek, bo dzieciom robiło się mnie szkoda i mówiły, że już nie są głodne. A propos jedzenia, to w tym czasie dość mocno skurczyły się nasze stroje do ćwiczeń, mimo tego, że w ogóle nie były prane. Niektórzy nabrali się na reklamę kupując garderobę do biegania. Okazało się, że po wyjściu z domu ona wcale nie chciała biegać. Za to była świetna, żeby usiąść w niej, wypić butelkę wina i zjeść tabliczkę czekolady. Po kilku tygodniach wspólnego siedzenia w domu poprosiłam męża, żeby ciszej mrugał. Ten dźwięk przeszywał mój mózg, zrobiłam się jakoś wyjątkowo wrażliwa. Inni też nie mieli łatwo. Tuż obok nas mieszka matka z trójką dzieci, zawsze taka uśmiechnięta i serdeczna. Była jedną z tych, co napisali na profilu na Facebooku zostań w domu z dziećmi. To niepowtarzalna okazja, żeby być ze sobą bliżej. Po kilku dniach zniknął zarówno napis, jak i jej konto w mediach społecznościowych. Pewnego dnia spotkałam ją w sklepie o szesnastej. Była w piżamie, kręciła się wśród półek z rozbieganym wzrokiem, miała koszyk pełen alkoholu i waleriany. Parę dni później w jej mieszkaniu zrobiło się dużo ciszej. Ponoć dwójkę dzieci upchała w oknie życia, po tym jak wystała swoje, w sześciogodzinnej kolejce. Większość mężczyzn dopadła nowa odmiana wirusa, Konsolid 20. Pierwsze objawy były takie, że facet wykazywał dużą troskę o kobietę, że niby blada, zmęczona i powinna położyć się i odpocząć. Gdy łania udawała się do sypialni, momentalnie słychać było syk otwieranego przez samca piwa i charakterystyczny dźwięk odpalania. Fify na konsoli. Wirus ten łapał najczęściej po 21. I tak mijały kolejne tygodnie bez stresu, w domowym zaciszu, w miłości i wzajemnym zrozumieniu. Najtrudniejszy w dwutygodniowym lockdownie był pierwszy rok. Rozmiar ma jednak znaczenie. Zadzwonił telefon. Spojrzałam na wyświetlacz. To był jakiś numer stacjonarny. Znowu pewnie naciągacze z banku albo od operatora. Raz odebrałam taki telefon i pewien pan powiedział, że zaprasza mnie na bezpłatne badanie prostaty. Dopytałam, czy na pewno o mnie chodzi. Upierał się, że tak, bo przecież widzi w systemie. No cóż, systemu nie oszukasz. Może i mam dużo testosteronu, ale nie przypominam sobie, żebym miała penisa. Telefon dzwonił po raz wtóry, więc uznałam, że odbiorę. Może tym razem zaproszą mnie do klubu miłośników wołowiny. Joanna, co ty nie odbierasz? usłyszałam w słuchawce baśkę. No tak, to jest jedyny człowiek na świecie urodzony po roku 60, który ma telefon stacjonarny i z niego korzysta. Kiedyś byłam u baśki z dziećmi. Aparat telefoniczny wzbudził w nich takie zainteresowanie, że chciały wymienić na niego swoje komórki. Czekam dzisiaj na ciebie, pamiętasz? zapytała. Umówiłyśmy się, że po południu przyjadę do niej tak po prostu, bez żadnego powodu. Dodatkowo mogłam sobie posiedzieć w ciszy i spokoju, bo nie miałam żadnych przyległości Baśka mieszka w starej kamienicy, mieszkanie jest niewielkie, ale z klimatem Na tym niedużym metrażu trzyma to, co inni z pewnością by wyrzucili Jako scenografka uważa, że wszystko może jej się przydać Kiedyś ze śmietnika przytargała serwis kawowy oraz fotel Jakieś późne rokokoko, hit hitów Okazało się, że w fotelu zalęgły się karaluchy i musiała dezynfekować całą chatę ale siedzisko było naprawdę ładne. Cześć, kochana. Przywitałam się bacznie rozglądając się na boki. Co tym razem mnie zaskoczy? Siadaj, zaraz zrobię coś do picia i sobie pogadamy. Baśka przyjęła mnie ciepło. Po historii z karaluchami w fotelu zawsze parę razy oglądam to, na czym siadam, bo kto wie, z której strony co wylezie. Przezorny to jednak zawsze ubezpieczony. Baśka kiedyś przywlekła skądś buddę. Postawiła go na półce. Pewnego wieczoru półka pod naporem ciężaru urwała się i budda spadł mojej przyjaciółce prosto na głowę i dość mocno ją poturbował. Baśka uznała to za ważny znak w swoim życiu oraz pewnego rodzaju cud. No, kurwuniu, miała taki ogromny ślad na czole przez dwa tygodnie, że cudem nie wylądowała w szpitalu. Po pewnym czasie uznałyśmy, że przejdziemy się na spacer. Na dworze było przepięknie i ciepło. Daj mi jeszcze chwilę, muszę iść do toalety. Przypudrować nosek, powiedziała Baśka. Psioche też sobie przypudruj, krzyknęłam, wznosząc się na wyżyny swojego czarnego humoru. Żebyś wiedziała, że dla niej też mam coś specjalnego, odpowiedziała enigmatycznie. W ogóle mnie to nie zdziwiło. Zapewne miała ustalony cykl duchowych rozmów z pochwą. Wyszła z łazienki i zaczęła przyglądać się sobie w lustrze z przodu, z boku, z każdej strony. Jak wyglądam? Zapytała. – Normalnie. To znaczy, jak na ciebie, normalnie – odpowiedziałam. Baśka była ubrana w sukienkę typu boho oraz obwieszona bransoletkami, rzemykami i łańcuszkami. Miała na sobie tyle metalu, jakby obrobiła najbliższy sklep metalurgiczny. W końcu wyszłyśmy z domu. Jak dwie panie już w dojrzałym wieku, udałyśmy się do parku. Było to dla mnie nietypowe, bo zazwyczaj w takich miejscach jestem z dziećmi. Gadałyśmy sobie o wszystkim i o niczym. Baśka co chwilę stawała i jakoś dziwnie się napinała, ale pomyślałam, że to zapewne jej jakieś codzienne gusła. Swoją drogą czekała, aż zaczniemy przytulać drzewa. Nagle przypomniała sobie, że musi iść do apteki. Sklepy były niedaleko, więc udałyśmy się w tamtą stronę. Wtedy moja przyjaciółka zaczęła dziwnie ocierać jedną nogę o drugą. Baśka, co ty robisz? Źle przypudrowałaś tę psiochę, czy co? Zaczęłam dworować. Coś mi się nie zgadzało. Mimo zaliczania wszelkich kursów relaksacyjnych była mocno spięta, jak plandeka na rzuku. Zawsze powtarzałam, że to nie działa. Wszystko dobrze, idziemy dalej, odpowiedziała dość pewnie, ale już jej się bacznie przyglądałam. Weszliśmy do apteki. W środku było sporo ludzi, w większości osób starszych. Stanęłyśmy grzecznie w kolejce. Przesuwają się, panie, zapytał z tyłu jakiś staruszek. Kolejka się ruszała, ale baśka nie jej wyraz twarzy wskazywał, że coś jest zdecydowanie nie tak. Nie mogę iść dalej? Szepnęła mi do ucha. Spojrzałam na nią. Kompletnie nie wiedziałam, o co jej chodzi. Może to jednak były reperkusje po wylądowaniu buddy na jej głowie. Stara, nie wygłupiaj się, co się dzieje? Zapytałam, już lekko zirytowana. Szybciej przebierały nogami te dziadki, niż baśka. Przesunęła się jakoś, nie rozłączając kończyn. Uśmiechnęłam się do pana z tyłu, chcąc zatuszować to widowisko. W pewnym momencie przyjaciółka wysapała mi do ucha. Już nie wytrzymam! Obstawiałam, że zaraz puści spektakularnego pawia, gdy nagle z jej ciała wypadło coś na ziemię. O kurwa! Baśka jest cyborgiem i właśnie się rozpada. Wokół dziarskie, osiemdziesięciolatki, a ta się sypie. Spojrzałam na nią. Nic nie mów, skarciła mnie cedząc przez zęby. Na podłodze między jej nogami leżały dwie różowe silikonowe kulki połączone sznureczkiem. Może ja się nie znam, ale nigdy wcześniej nie widziałam takiej odmiany tamponów. Pewnie przywiozła z Tajwanu albo co gorsza, gdzieś znalazła. Przepraszam, coś pani zgubiła? Ogłosił na całą aptekę stojący za nami pan. Bystrzacha. Ciekawe, czy wiedział skąd jej to wypadło. Wszystkie oczy skierowały się między nogi Baśki. Czego ci młodzi nie wymyślą skomentowała starsza pani. Też miałem kamienie nerkowe wiem, jaki to ból tylko za naszych czasów były innego koloru odparł sympatyczny leciwy mężczyzna. Nie zastanawiając się długo, moja przyjaciółka podniosła niezidentyfikowany obiekt wypadający i wybiegła. Baśka, nie to, że się wtrącam, ale co to kurwa było? Pobiegłam za nią. Nawet gdybym wypiła dwie butelki wina duszkiem, to moja wyobraźnia nie potrafiłaby tego okiełznać. Kulki gejszy! Odparła w końcu zmieszana. Boż, no mówiłam, że znowu coś komuś podpierdoliła. Kupiłam je, żeby ćwiczyć mięśnie kegla, wytłumaczyła, ale nie wiem, czy chciałam wiedzieć więcej. Bałam się, że usłyszę coś... Co na zawsze zmieni moje zdanie o przyjaciółce. Ale chyba były za małe i do tego miałam stringi, dokończyła zakłopotana. A jednak wiedziałam już bardzo dużo. Jak na jeden krótki dzień to zdecydowanie za dużo. Swoją drogą nie przypuszczałam, że Baśka ma takie bogate i kolorowe wnętrze. Kulki okazały się źle dobrane. W życiu bym nie pomyślała, że to. Jeszcze rozmiarówkę posiada. Baśka nie wspomniała o nowym nabytku, bo chciała to zostawić tylko dla siebie, a dokładniej chyba w sobie. Mogła przynajmniej wcześniej zrobić jakąś próbę. Powiedzenie, co tak strzelasz z dupy, nabrało w tym momencie nowego, głębszego znaczenia.